Będziemy przebudowywać to nabrzeże, będziemy je poszerzać i przebudowywać, tak naprawdę remontować do tak zwanych dzisiejszych standardów i do potrzeb obecnych portów. Będziemy również pogłębiać kanał portowy, to jest podniesienie standardu zarówno funkcjonowania tego nabrzeża, jak i w ogóle stworzenia nowych możliwości przyjmowania transportów morskich. Oczywiście Nabrzeże Indyjskie jest również w trakcie eksploatacji, a więc ta zasadnicza trudność to jest, żeby budować w trakcie, kiedy jest eksploatowane tereny są obok nabrzeża i to jest wymagana pewna elastyczność wykonawcy, żeby jednocześnie ci, którzy operują na lądzie, na pirsie, mogli w tym czasie po prostu zarabiać, a więc musimy połączyć jakoś te dwa elementy. Wartość umowy opiewa na 135 blisko milionów złotych. Ja lubię wydawać pieniądze w ten sposób, bo to są inwestycje, które bez wątpienia wrócą do nas w postaci przychodów w najbliższych latach. To jest oczywiście element szerszej układanki. To jest kolejne centrum zysku, które modernizujemy właśnie po to, żeby przynosiło jeszcze większy zwrot niż do tej pory. To był bardzo bogaty rok, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, które podpisaliśmy, i jeżeli chodzi o ten rok, to tak, z pewnością to jest ostatni kontrakt, jaki podpisujemy w tym roku, ale już na początku roku czekają nas kolejne przedsięwzięcia, które będziemy rozstrzygali, stąd kolejny rok, 2023, też będzie bogaty, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, które będą realizowane. Ta umowa jest dla nas wyjątkowo ważna, bo wszyscy wiemy, że port Gdynia słynie z przeładunków zboża. To zboże jest przeładowane również w oparciu o Nabrzeże Indyjskie, a takie nowe, głębokowodne Nabrzeże Indyjskie daje nam pewne przekonanie, że będziemy w dalszym ciągu mieli tą palmę zwycięstwa, jeżeli chodzi o przeładunki zboża właśnie w Gdyni.